Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na ostatnią, trzecią część trendów. Dzisiaj zajmiemy się dodatkami, torebkami, biżuterią itd., itd. Jeżeli chcecie zobaczyć dwie pierwsze części, pierwszą o ogólnych trendach odzieżowych, drugą o trendach obuwniczych, to będziecie miały playlistę trendy w opisie, tam sobie możecie przeklikać i obejrzeć tamte filmy. A dzisiaj, tak jak mówię, dodatki. A dodatki w tym sezonie, szczerze mówiąc, są bardzo, bardzo istotne. Także jeżeli film się będzie Wam podobał, to zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i przechodzimy do rzeczy. Tak jak powiedziałam, zaczniemy od torebek i co się dzieje w tym torebkowym, modowym świecie. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o kolorystyki, jeżeli chodzi o printy, to cała moda odzieżowa, czy to co pojawiało się na obuwiu, pojawia się również na torebkach, więc mamy torebki pastelowe, które mogłyście zobaczyć na przykład na wybiegach Chanel. Mamy torebki w żywych kolorach, mamy torebki w bieli. Biel to jest od jakiegoś czasu taki kolor, który przebija się w trendach, w dodatkach i właśnie na pokazach pojawiło się dużo białych torebek, ale była też klasyka, czyli po prostu czerń, klasyczne czarne torebki na wiosnę i lato. Mamy oczywiście wszelkie beże, kolory ziemi, kamele itd., itd. i pojawia się tak zwany no color, można by powiedzieć, czyli torebki transparentne. To jest jeden z takich ciekawszych trendów właśnie jeżeli chodzi o tą modę torebkową, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że torebki transparentne puste wyglądają ciekawie, natomiast to są torebki dla osób, które muszą mieć wewnątrz porządek. Jeżeli chodzi o printy, to takimi dominującymi printami w tym sezonie jest print oczywiście zwierzęcy, printy zwierzęce, na przykład skóra węża. Jej było bardzo dużo na pokazach, możecie też znaleźć dużo tego typu torebek w sieciówkach. Mamy też skórę krokodyla, też pojawiła się na bardzo wielu pokazach i to też jest mocny trend, jeżeli chodzi właśnie o tą modę torebkową. Co ciekawe, on się nie pojawiał tak intensywnie na przykład przy odzieży czy przy obuwiu, natomiast właśnie bardzo widoczny jest w torebkach. Jeżeli chodzi o kształty torebek, to można powiedzieć, że są takie dominujące kształty w tym sezonie. Pierwszy kształt to jest prostokąt, poziomy prostokąt. To jest taki kształt inspirowany latami 90., torebkami z lat 90. I tutaj takim sztandarowym modelem jest bagiet od Fendi. Właśnie torebka, która została odświeżona, model z lat 90., ale na pokazach pojawiło się więcej tego typu właśnie prostokątnych torebek. Drugi ciekawy kształt i taki dosyć znamienny dla tego sezonu to są torebki okrągłe. Ich też było całkiem sporo i mogą przyjmować takie bardziej miękkie formy albo bardziej kuferkowe. W każdym razie okrągły kształt to też jest jeden z takich głównych nurtów, jeżeli chodzi właśnie o formę torebki w tym sezonie. Trzeci ważny kształt, i tego też było bardzo dużo, to jest trapez. Trapezowate torebki. Teraz też było ich bardzo dużo i to w każdym wydaniu, czy skórzanych, czy właśnie plecionkowych. Bardzo dużo było trapezowatych torebek, gdzie dolna część torebki jest właśnie tą dłuższą podstawą trapezu. No i oczywiście cały czas w trendach taka druga it bag właśnie po tej bagiette Fendi. To jest saddlebag Diora, która już była w zeszłym roku, była taką topową torebką, ale w tym roku również u Diora pojawiła się na pokazach właśnie ta torebka, ten model. I to jest taki przedmiot pożądania wszystkich fashionistek, to zauważyłam. Przyznam, że też mi się bardzo podoba w takiej klasycznej, czarnej wersji ta torebka, ale nie tylko właśnie ten saddlebag Diora. Pojawiały się też na innych pokazach właśnie torebki z zaokrąglonymi dnami. I takie trzy it bags. O dwóch Wam już powiedziałam. Pierwsza to była właśnie bagiette Fendi, druga to jest saddlebag Diora z zeszłego roku jeszcze, a trzecia torebka to jest torebka od Chloe z takim pięknym C z przodu, z takim logo. Także to też jest właściwie jedna z trzech najbardziej modnych i pożądanych torebek w tym sezonie. Jeżeli chodzi o rozmiary torebek z kolei, to tutaj mamy dwa totalne przeciwieństwa. XXS, torebeczki mikro po prostu wieszane nawet na łańcuszkach, na szyi, takie małe, prostokątne, czy bardziej zdobione, czy właśnie takie bardziej klasyczne w formie, ale biżuteryjne, praktycznie nie pełniące tych funkcji praktycznych. To jest jedna strona. Dużo torebek oczywiście pojawia się takich w rozmiarach powiedzmy dość praktycznych, a z drugiej strony pojawiają się torebki XXL w różnych wydaniach, najczęściej w takich właśnie miękkich, nawet poduszkowych. I w tym trendzie właśnie dużych torebek pojawiają się torebki w typie totes, czyli właśnie takie trapezowate z małym uchwytem, ale taki klasyczny model tote to jest taki, powiedzmy, niewielkich rozmiarów, coś takiego. Natomiast teraz na pokazach mogłyśmy zobaczyć te torebki w wersjach XXL. A co się dzieje z nerkami, które były tak popularne w tamtym roku? Oczywiście nerki w dalszym ciągu pojawiają się na pokazach, ale przeszły pewną transformację. Oprócz takich klasycznych nerek, które kojarzymy już z tamtego roku, pojawiają się też torebki na takich łańcuszkach w pasie, takie bardziej eleganckie wersje. Natomiast jednym z takich najmocniejszych trendów w tym sezonie są torebki w stylu boho. W zeszłym roku miałyśmy plecionki, różnego rodzaju rafie itd., itd. W dalszym ciągu to jest popularne. Natomiast pojawia się bardzo dużo torebek plecionkowych, czy z frędzlami właśnie, z takimi elementami bardzo, bardzo boho. Czy worki, czy koszyki, okrągłe, czy w kształcie właśnie takich buckets, czyli wiaderkowatym. Bardzo różne. W każdym razie to jest bardzo, bardzo mocny trend w tym sezonie i nie noszony tylko do letnich, wiecie, sukienek, ale właśnie także w takich stylizacjach bardziej miejskich. Dwie torebki noszone naraz. To już jest od jakiegoś czasu lansowane na wybiegach. Jak na razie nie przetarło to szlaków, że tak powiem, modzie ulicznej, ale takie propozycje też były na wybiegach. Wydaje mi się, że może jest to ciekawe zestawienie, ale tak jakby wystarczy chyba jedna, prawda? Teraz kolejna bardzo ważna dodatkowa kwestia, mianowicie ciężar biżuteryjny w tym sezonie przenosi się na nasze włosy, na naszą głowę, już Wam o tym wspominałam. Super, hiper modne są wszelkiego rodzaju spinki, zwłaszcza te perłowe. Jako że perły właśnie wyszły troszeczkę może z takich trendów odzieżowych, może dlatego, że są już bardziej oklepane, to pojawiły się, znaczy może nie z tego powodu, ale pojawiły się właśnie na biżuterii, na spinkach w bardzo dużych ilościach i jak oglądacie, śledzicie jakieś influencerki, po prostu jedna za drugą te spinki perłowe noszą. Bardzo fajne spinki można było też zobaczyć na fashion weekach, właśnie na różnego typu fashionistkach, ale to już były spinki, takie logo powiedzmy, Chanel na przykład, także z wyższej półki cenowej. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę z tego trendu spinkowego i sama sobie na pewno te spinki kupię z przyczyn zwyczajnie praktycznych. Jak mnie oglądacie, to wiecie, bo Wam się nieraz żalę, że po prostu zawsze mi opadają włosy i teraz w przerwach też je poprawiam, więc jak będę mieć takie spinki, to będzie kłopot z głowy, także dla mnie to jest bardzo praktyczna moda. Druga kwestia to są opaski. Opaski, które pojawiły się z takim wielkim boom nagle na wybiegach i to samo możecie zobaczyć już na wszystkich influencerkach, że tak powiem, jak z taśmy. Właśnie takie grube, masywne opaski, często satynowe, zdobione, takie sterczące od głowy, wiecie, nie przy samej głowie, tylko tworzące tak jakby, można powiedzieć, aż prawie, że jakąś koronę, tiarę, coś w tym stylu. Tego też jest bardzo dużo i jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tego trendu, właśnie tych opasek. Będziecie nosić w tym sezonie, czy nie? W dalszym ciągu bardzo modne są apaszki i tutaj podczepiam je pod tą kategorię fryzur, włosów, ozdób do włosów, dlatego, że właśnie będziemy je nosić na włosach, czy wplecione w warkoczy, czy zawiązane tak na zasadzie pin-up z kokardką z przodu, czy na kucyku, tak jak nosiłyśmy w tamtym roku. Apaszki wszelkiego typu i chusteczki też są bardzo modne. Jest jeszcze taki jeden trend, zakładana chustka, tak wiecie, na głowę, na babcie, nazwijmy to w ten sposób. I to też można było zobaczyć. No właśnie, jeżeli chodzi o te apaszki, to tutaj powiedziałam Wam o włosach, natomiast apaszki będziemy nosić w dalszym ciągu przy torebkach, czy na nadgarstkach, jakieś bandany, czy wiązane na szyi, co moim zdaniem jest takie bardzo stylowe i kobiece i przywołuje właśnie te lata 60. w jakiś tam sposób, dla mnie 50. Bardzo fajny trend. A teraz przejdziemy już stricte do biżuterii i takim największym, gigantycznym, prawie że już przejedzonym, chociaż jeszcze się dobrze nie zaczął, trendem są muszle. Muszle w różnych wydaniach, takie wyglądające jakby były robione, wiecie, jak rękodzieło, czy na przykład metalowe muszle, takie imitujące prawdziwe muszle oczywiście, tego typu, czy naszyjniki, czy czokery, czy bransoletki na kostki. Gdziekolwiek te muszle się nie znajdą, czy kolczyki, czy nawet pojedynczy kolczyk, to będzie bardzo hot i powiem Wam szczerze, że ja przez parę ostatnich lat szukałam tego typu biżuterii i w tamtym roku udało mi się dopaść parę takich rzeczy, kiedy ten trend jeszcze, że tak powiem, nie był tak mocny. No i co? No i mam, no i będę nosić. Mimo że nie do końca lubię, tu się Wam szczerze przyznam, jak coś, co ja bardzo lubię i noszę, wchodzi do takiej, wiecie, mody i każdy chce to mieć i każdy to zakłada, no bo wtedy jakoś gubi się indywidualizm, wiecie, Waszego gustu, no ale że tak powiem, jestem w stanie to przeżyć, także ten trend będzie bardzo mocny, ja go bardzo lubię i w dalszym ciągu będę go używać w swoich stylizacjach, powiedzmy tak. No właśnie, przy tych muszlach wspomniałam Wam też o bransoletkach na kostki, to jest kolejny mocny trend. Pojawiły się na wybiegach, takie bardziej biżuteryjne, czy właśnie nawiązujące do tych tematów marynistycznych, w sieciówkach można to znaleźć, nawet na chińskich stronach, wszędzie bardzo dużo właśnie bransoletek na kostkę i to jest taki motyw z lat z kolei około 2000, tak mi się kojarzy, bo też pamiętam, że miałam, chodziłam, teraz też mam i będę chodziła, jak tylko wyjdę z bodków. Bardzo ciekawym trendem, który pojawił się na wybiegach, są paski, ale takie łańcuszkowate. Łańcuchy, paski, łańcuchy, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to są masywne z kolei biżuteryjne łańcuchy, które też mogłyśmy zobaczyć na pokazach. Takie, wiecie, z wielkich oczek noszone czy na szyi, czy nawet na nadgarstku. Taki trend też był lansowany na wybiegach i wydaje mi się, że też będzie dosyć popularny, nie tak może jak te muszle, które są takim, wiecie, must have, ale będzie dosyć mocny. Jeżeli chodzi o kolczyki jeszcze na przykład, to mocnym trendem jest noszenie jednego tylko dużego kolczyka, czy to właśnie jakiejś muszli, czy kinetycznego, jakiegoś złotego. Kinetyczny to jest, bo może nie wszystkie z Was wiedzą, sztuka kinetyczna to jest taka sztuka, taki rodzaj sztuki, w której forma sama przedmiotu jest tak dynamiczna, że sprawia wrażenie ruchu. I właśnie tego typu kolczyki, czy ze złota, czy z plastiku, też będą bardzo modne. Jeżeli chodzi właśnie o plastikowe kolczyki, to było w tamtym sezonie, w dalszym ciągu będą modne takie, wiecie, duże plastikowe, czy kolorowe, czy imitujące właśnie skorupę żółwia, czy jakieś, wiecie, panterkowe i tak dalej kolczyki. I tak jak wcześniej modne były bardzo chwosty, jeżeli chodzi o kolczyki, czyli takie frędzelki, tak teraz w tym sezonie projektanci postawili na pióra, na inspirację dzikim zachodem, ale bardziej, że tak powiem, z namiotów indiańskich, a nie, wiecie, od kowbojów, także bardzo dużo było też lansowanych właśnie takich etnicznych, piórami zdobionych kolczyków. I na koniec zostawiam okulary słoneczne. W tamtym roku wielki boom był na okulary, takie małe, takie à la Matrix. I w tym roku te okulary też się pojawiają, one jeszcze się całkiem nie przejadły, ale często tak jest, że jak jakiś trend jest bardzo mocny, to on też dosyć szybko przemija, czego na przykład nie można powiedzieć o skórze węża i tak dalej, co jest dla każdego, z kim bym nie rozmawiała właśnie z tej strefy modowej. Bardzo dziwne, że ten trend się utrzymał, no ale tak jest, dobra, to była dygresja. Ale właśnie jeżeli chodzi o okulary, w dalszym ciągu te małe okularki są, ale projektanci lansują, wracają po prostu do dużych okularów. Znowu, praktycznie po jednym roku wracają większe okulary, takie zasłaniające, nazwijmy to, pół twarzy i one teraz w tym sezonie znowu będą dostępne w sklepach i będą po prostu, że tak powiem, szczytem top fashion. To by było na tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, będzie mi super miło i to będzie docenienie też mojej pracy, jakby nie było, nad tym filmem. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się następnym razem. Pa!